Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam elektryzującą partię pomiędzy dwoma zawodnikami, mianowicie Alireza Firuzia kontra Jan Krzysztof Duda. Panowie posiadają ranking powyżej 2700 grubo i są zawodnikami niezwykle walecznymi. Walczą o wejście do pierwszej dziesiątki, a ich pojedynki są bardzo ciekawe. Z tego też względu, że Jankowi Firuzia nie leży troszeczkę w grze i niestety ma z nim chyba w tym momencie ujemny bilans, jeśli chodzi o rozgrywanie ze sobą partii. Przejdźmy już do analizy. Partia pochodzi oczywiście z turniejów Wakanzie w Holandii. Turniej bardzo silny, w którym bierze udział m.in. Magnus Carlsen, mistrz świata. D4 rozpoczął tutaj młody Irańczyk posunięciem D4, skoczek F6. No tutaj skoczek F6 jest zagraniem, które pozwala białym zagrać dużo różnych opcji. Oczywiście można nawet Trąbowskiego zagrać taki ruch, rzadziej spotykany, debiut rzadziej spotykany. No ale po C4 jestem ciekawy, co Janek miał przygotowane. Czy grałby na przykład hetmańsko-indyjską, czy zdecydowałby się na obronę Greenfelda. Ciężko mi powiedzieć. Tutaj Firuzia zagrał po prostu skoczkiem na F3 dosyć spokojnie. D5 odpowiedział Janek i goniec F4. Co wiąże się z tym, że tutaj na szachownicy powstał nam system londyński. Dosyć spokojny i w tym momencie myślę, że Janek poczuł się, myślę, że bezpiecznie, bo tak naprawdę system londyński według mnie jest takim spokojnym debiutem, który nie robi krzywdy czarnym tak naprawdę. Czarne też bez problemu powinny figury wyprowadzić i mieć przez dłuższy czas w partii względny spokój, no ale jak to w każdym debiucie trzeba grać dokładnie. E6 zagrały tutaj czarne, E3 sprawa normalna, goniec D6, próba wymiany od razu tych gońców. Chyba normalna sprawa, zauważyłem, że tak właśnie arcymistrzowie topowi w ten sposób grają i próbują wymienić te gońce. Tutaj skoczek zagrał na D2. No właśnie, niektórzy pewnie się zastanawiają, dlaczego tutaj nie zostało wybite, bo Janek tego nie zrobił, tylko zrobił po prostu roszadę. Ale jakbyśmy tutaj wybili, moi drodzy, to wybijamy po prostu pionkiem i ten skoczek ma fajne podparcie potem na E5 ze strony dwóch pionów. Tak też takie stosował tutaj niuanse i taką ideę stosował Władimir Kramnik, który jest wielkim specjalistą właśnie pod D4 w gambicie hetmańskim i właśnie w systemie z gońcem na F4, co tutaj następuje. W tej sytuacji tutaj białe zagrały skoczek E5. Od razu zobaczcie, że skoczek wyszedł na F3 i w zasadzie kilka ruchów później zagrał od razu też na E5, nie wyprowadzając kolejnej figury, nie robiąc roszady. Od razu skoczek się zakleszczył w centrum, żeby próbować może sprowokować czarne do wymiany na E5, czego nie można uczynić gońcem oczywiście. No ale zajął pozycję w centrum, ale to nie przeszkadza czarnym na normalną grę. Tutaj czarne mają dobrą po prostu grę. Grają C5, walczymy o centrum, C3, podpieramy centrum, hetman C7. Dobry ruch, który może sprowokować do tego, że jak ucieknie skoczek, to wybijamy tutaj na F4, bardzo fajnie. Goniec zagrywa na D3 w tym momencie i posunięcie B6, standardowe, wszystko tutaj gra. No i teraz Alireza zagrywa posunięcie H4. Powiem Wam, że to są jasne już zamiary białych. Białe chcą po prostu atakować skrzydło królewskie i myślę, że dosyć psychologicznie działa dobrze na przeciwnika. Znaczy, źle działa na przeciwnika. Mam na myśli, że taki H4 jest ruchem agresywnym, który ma tutaj w planach H5, H6. No i czarne mogą się w ten sposób poczuć nieco niekomfortowo i zapewne będą sporo myślały nad dobrymi planami, żeby tutaj czegoś nie podstawić. Ale Janek prawidłowo tutaj reaguje. Goniec A6, wymiana i wszystkie figury są wyprowadzone. Wprawdzie troszeczkę skoczek stoi jeszcze niefortunnie, no ale to zawsze jest opcja wycofki, koń D7 lub na C6. Poza tym też inne możliwości powstaną, o których za chwilę powiem. No tutaj białe grają konsekwentnie H5. No i moi drodzy, tutaj właśnie pojawia się opcja, że Janek nieco się, no tak, taka mała niedokładność, ale to silniki podpowiadają tutaj, nie widzę niedokładności w ruchu skoczek D7. Według mnie normalny ruch, który napiera skoczka na E5 i praktycznie tutaj chcemy zagrać posunięcie F6 i wygonić tę figurę z centrum.
No dobrze, moi drodzy, ale co by było na przykład, jakby tutaj białe zagrały H6? Przepraszam, najmocniej czarne zagrały H6, bo teraz ruch czarnych. Po prostu takiego ruchu za bardzo nie chce się wykonać, gdyż on jest takim punktem zaczepki tutaj dla gońca. Jeszcze jest taka opcja na przykład zagrania teraz G4, żeby zagrać G5 lub Hetman F3, takie ciekawe ruchy. Tak naprawdę G4 nie jest groźne i zagralibyśmy to samo, co po Hetman F3 i na przykład po Hetman F3. Następuje bicie na D4, bardzo ciekawy ruch. I tutaj pionkiem z E, no trzeba odbić. Koniecznie pionkiem z E, no tak głównie się zagrywa. I moi drodzy, taki bardzo ciekawy ruch. Skoczek C5. Skoczek C5 nie daje czasu to przeciwnikowi na jakieś ataki na skrzydle. I teraz tak, może oczywiście nastąpić ruch no, G4. Ale tutaj skoczek fajnie wskakuje na E4 i wszystko się kontroluje na G5. Na przykład, powiedzmy, goniec bije H6. No, sprytna próba tego, żeby po wybiciu wbić hetmanem tutaj na F6. Ale po tym zagraniu możemy wtrącić bicie na E5. No i po biciu na E5. No, oczywiście tutaj hetman spokojnie mógłby zbić na E5 z szachem. Goniec wraca, no i gramy normalnie w szachy. Ale skoczek z F na E4 też jest niezłym wyborem. Tutaj grozi po prostu wybicia, a jeżeli na przykład hetman by się pokusił o jakieś takie zagrania, żeby próbować dać mata, to zawsze mamy taki ruch F5, hetmanem bronimy na G7 i tu się wszystko broni i tak naprawdę czarne dostałyby dobrą grę, bardzo dobrą grę. No cóż, w partii poszło skoczek na D7 i skoczek z D na F3. Białe podparły tutaj figurę w centrum, F6. No i wygląda to dosyć dobrze. Skoczek na D3, moi drodzy. I tutaj, no właśnie, Janek tutaj postanowił zagrać posunięcie pionek bije na D4. Okazuje się, że ten ruch jest nieco niedokładny i nawet bym powiedział w miarę zły. No, w miarę zły, źle to określiłem. Po prostu jest złym posunięciem. Zaraz powiemy sobie dlaczego, ale alternatywą dobrego ruchu myślę, że po prostu byłoby zagranie C4, zamknąć troszeczkę tutaj centrum, wymusić bicie na D6, bo jeżeli skoczek gdziekolwiek odejdzie, to goniec po prostu bije na F4. Goniec by musiał wybić hetman, wybić skoczek F4. No i tutaj, moi drodzy, plan według mnie czarnych jest bardzo prosty. Bo czarne są troszkę wyżej w centrum. Próbować zagrać E5 w którymś momencie. Oczywiście teraz nie można, bo tu na D5 pionek wisi, więc należałoby pewnie to przygotować posunięciem, załóżmy B5, a może skoczek C7 i potem E5. Wydaje mi się, że tutaj bardzo przyjemnie się to gra czarnymi. I jakbym miał wybrać właśnie kolor, którym wolałbym grać, no to raczej czarne, aczkolwiek nie przeszkadzałoby mi to grać białymi, bo to nie jest coś w tym stylu, że tu białe mają od razu złą pozycję. Ale czarny, no zawsze jak ma centrum trochę wyżej, to już się powtarzam. To jest, myślę, że przyjemniej przy dwóch skoczkach pozycji w miarę zamkniętej, ale próbujemy ją później otworzyć, tym bardziej, że jeszcze białe nie mają roszady. Wyglądałoby to bardzo ciekawie. No cóż, ale Janek zbił tutaj na D4. Dlaczego ten ruch jest słaby? Ponieważ bijemy skoczkiem. Zaskakujące bicie skoczkiem. Żadne widełki tutaj nie działają. Są dwie groźby. Bicie w ogóle na E6 i skoczek na B5, bardzo niebezpieczne. A jeżeli tutaj goniec by zbił, no to skoczek E6 mamy z tempem i wybicie na F4. No Janek świadomie poszedł na to. Nie sądzę, że popełnił tutaj błąd nieświadomie. Znaczy on pewnie uważał w partii, że to nie jest błąd, tylko kreatywność w grze, którą również należy oklaskiwać, bo na tym poziomie kreatywnie grać jest niezwykle trudno. I tutaj Janek zagrał właśnie E5, godząc się na te widły, na stratę jakości. Hetman na C4. 4, moi drodzy, skoczek po prostu wybił, goniec wybił. Wybicie gońcem jest ok, bo tu zawsze wieża może wejść i być na wolnej linii szybsza, powiedzmy. Goniec na G3 zostało zagrane i skoczek z D na C5. Nie XD, moi drodzy, tylko z D na C5. Wybicie na C5 nastąpiło, skoczek wybił. Dobre posunięcie oczywiście. Plan czarnych jest jasny. Chcemy zagrać E4 i skoczek D3. Mieć takiego świetnego skoczka w obozie przeciwnika to też jest rzadkość w partiach, ale przypomnijmy, że jest jakość mniej u czarnych. Wieża zagrała na H4. No, takie posunięcie też kreatywne, bo no, zresztą roszady nie można zrobić. To też jest ten minus dla białych. Tutaj zostało zagrane od razu E4. Jakiś tutaj problem w centrum się wyjaśnił. Zawsze hetman ma opcję na D4, ale jeszcze nie teraz. Teraz niestety dla białych po E4, to znaczy tutaj można oczywiście byłoby zagrać od razu,
na d4, ale tutaj po prostu jest bicie, przepraszam, skoczek d3 z szachem, król musi odejść, wybijamy hetmana, wchodzimy wieżą na c8, w zależności, który pionek odbije, no ale wieżą na c8 i tam próbować grać b5, b4, jeżeli pionek odbiłby z e, a jeżeli z c, no to sprawa jest prosta, otwarta linia. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Z góry przepraszam za moje skróty myślowe. Postaram się po prostu mówić czasem wolniej. Hetman zagrał na e2 w tym momencie i skoczek wjechał prosto z szachem. Król f1, prosta rzecz. No i teraz tak, moi drodzy, jaki plan mieć czarnymi? Wygląda ta pozycja naprawdę obiecująco dla czarnych, bardzo obiecująco. I mimo, że silniki pokazują nieznaczną przewagę dla białych, to oznacza, że ta jakość mniej jest raczej dobrym pomysłem. Był dobrym pomysłem. I teraz tak. Tutaj f5 zostało zagrane. Można było też próbować oczywiście grać b5 z planem b4. To tak sobie trzeba sobie uświadomić, że są takie możliwe posunięcia. Poszło f5 w tym momencie i król g1 tutaj zwiewa król gdzie może. Wieża c8. No ruchy jakieś trzeba figurami zagrywać w miarę aktywne. I wieża wróciła na h1. Taka opcja tutaj jest, żeby wieżę przerzucić prawdopodobnie. Król f7. Wydaje się ruchem takim dziwnym na pozór, gdyż są jeszcze hetmany, ale tak naprawdę nie grozi nic królowi, a król pewnie chce zmierzać tutaj do centrum, pilnować troszeczkę pionków, głównie piona d5. Król zagrywa na h2, goniec e7, proste zagrania, posunięcie a3. Tak, w razie czego jakaś tutaj akcja może pionkiem będzie się działo, chociaż taki ruch, wiecie, też asekuracyjny, ale z drugiej strony uwalnia wieżę z obowiązku bronienia A2 pionka. Zostaje zagrane B5, no i właśnie wieża z A na D1 zostaje zagrane. Król E6, Alireza tutaj postanowił oddać jakość, zwrócić jakość tak naprawdę. Bicie hetmanem nastąpiło, ale okazuje się, że bicie pionkiem było niezwykle interesujące, żeby te hetmany jeszcze mimo wszystko zachować. Chociaż decyzję Janka rozumiem poniekąd, gdyż miał tu już swój plan w głowie, jak zagrać, dlatego wybił hetmanem. Przypuszczam, że w innym przypadku by zbił pionkiem, ale też król w centrum i hetmany na szachownicy, to też teoretycznie może się wiązać z tym, że nie chce się po prostu zostawiać hetmana na szachownicy. No dobrze, poszło tak, moi drodzy, wybicie i wieża zagrała na D1 i właśnie tutaj ten plan Janka został zastosowany i powiem szczerze, bardzo odważna decyzja, brawo Janek za taką grę, to naprawdę szalenie progresuje w przyszłości. Moi drodzy, jest to piękny ruch, według mnie piękny, bo odważny i kreatywny. Goniec bije na A3 w tym momencie. Tak, czarne oddają figurkę. No, wybić trzeba, nie ma wyjścia, bo tu się sypnie potem pionek na B2, no i wieża wybije na C3. Okazuje się, że czarne oddały tę figurę za większą ilość pionów i próbę dojścia pionami do przemiany i wygrania tej pozycji. No tak bym to widział. Moi drodzy, król jest daleko od centrum, więc właśnie zmierza do centrum. Tutaj bronienie pionka w ten sposób nie ma sensu i za bardzo nie ma jak też gońcem bronić, gdyż idzie pionek na D2, wieża C1 i już czarny by w ten sposób wygrały, więc wieża D1 musi się pilnować tego piona. Wieża zbiła na A3, król zasuwa na F1, B4. No, minus czarnych jest taki, że w tego typu pozycjach, chociaż może jeszcze nie w tym momencie, ale trzeba grać bardzo dokładne posunięcia, jeżeli mamy figurę mniej, czyli tak zwane w zasadzie jedyne ruchy, które dają jakiekolwiek szanse. Król zagrywa na E1. Tutaj białe myślę, że nie ryzykują za dużo, bo pionki nie dochodzą niestety tak łatwo, a figura więcej zostaje. B3 zostało zagrane. Innymi możliwościami, myślę, że ciutkę może lepszymi byłoby zagranie A5, żeby jednak dwa piony maszerowały do przemiany, lub też taki ciekawy ruch D4 z chwilowym oddaniem piona, żeby król aktywnie mógł spróbować wejść do obozu przeciwnika. Też takie, myślę, że opcje istnieją w tej pozycji. No poszło B3 w tym momencie, król D2, no i B2. Janek chciał po prostu obronić pionka i po wieża B1 po prostu wieżą obronić pionkę na B2. No teraz nie pozostaje nic innego, moi drodzy, jak maszerować pionem do przemiany i wygrać tę pozycję, gdyż król nie może tutaj nigdzie ruszyć. Nie jest to takie proste, gdyż goniec zagrywa na C7 i nie pozwala wejść pionkowi na A5.
Zostaje zagrane d4, poszło bicie i król zmierzył do centrum. Tak grają arcymistrzowie, moi drodzy, szukają aktywności, oddają piony i szukają tej aktywności nawet w końcówkach. F4 i to jest bardzo dobre zagranie, gdyż po na przykład zbiciu na d4 zawsze białe mają tutaj zagranie na e5 z opcją wybicia pionka i tutaj też tego pionka można by było zbić, więc ruch f4 no, jest obowiązkowy dla białych. g6 zostaje zagrane. Widzimy, że Janek ustawia pionki na białych polach, gdy goniec jest czarnopolowy. To jest też racja. No i teraz, moi drodzy, bardzo dobre posunięcie białych. Według mnie h6 zostawia pionka tutaj biały, bo jeżeli białe zaczną wymieniać dużo pionków, to szansa na remis czarnych jest większa. Król zbił piona, goniec szacha dał i król zagrał na e4. No i wydaje się, że ta pozycja, powiedzmy, jest remisowa, ale białe teraz, no tak rzekłbym, próbują wygrywać. No próbują wygrywać. Tutaj tego pionka oczywiście wieżą za bardzo zbić nie można, gdyż król się rozszaleje i zacznie te pionki zbijać na skrzydle, więc trzeba zbić gońcem. No i nie można zbić królem teraz piona, moi drodzy. Goniec e5, przepraszam, po biciu na f4 jest goniec e5 i zdobywamy wieżę, a też no, nie można, znaczy przede wszystkim grozi też na przykład zagranie wieża e1 i odejście gońcem, odejście po prostu, żeby nie było tego związania. Wieża zagrywa, przepraszam, najmocniej zagrywa na d5. No i teraz właśnie problem jest taki, może przed tym ruchem problem jest taki, że czarne, żeby zremisować tę pozycję, muszą zagrywać bardzo dokładne ruchy, co jest szalenie trudne. Ja przyznam się, nie dałbym rady absolutnie tutaj czarnymi wybronić się, nawet jakbym grał z zawodnikiem równym sobie. Także tutaj miałbym naprawdę duży problem czarnymi. No ale Janek gra, walczy. Wieża B7, wieża dała tutaj szacha, no i król zbił na F4. Na szczęście tego pionka czarne wybiły. Goniec dał szacha na E5, król G4. Za dużego też wyboru nie ma. Tutaj oczywiście jak się król zbliży do piona, to zawsze goniec G7 i bronimy. A zadaniem białych jest to, aby próbować wybić kolejne pionki. No i przy na przykład dwa pionki i goniec jakby zostały na trzy pionki i wieża, oczywiście po wieży również mamy, no to białe myślę, że technicznie by wygrały bardzo łatwo. Król G4, król wybił tego piona, nie ma wyjścia biały i G5. No próba jakaś tutaj F4 i może król G3. Goniec D4, no tak po prostu tutaj zawsze goniec zasłoni króla od szacha, to jest też ważna gra. Przede wszystkim wieża idzie do góry, wieża zagrywa na D7, na związanko, wieża E6. Ważny ruch, żeby nie było, zobaczcie, znaczy żeby była ta obrona tego pionka, bo zawsze wieża tutaj wskakiwała i męczyła piona H6. Król G3 i tutaj wieża F6. Aktywna obrona, bardzo słusznie. Jeżeli będzie bicie piona, to po prostu bijemy tutaj. Myślę, że białe byłyby w stanie tę pozycję wygrać no, dosyć łatwo. Poza tym, jak powstanie końcówka wieża, goniec na wieżę, teoretycznie jest to końcówka remisowa, ale w praktyce wygląda to tak, że raczej w większości przypadków wygrywa strona przeważająca w materiale. Król wrócił na G4. Wieża zagrała na A6. No, z reguły chcemy tutaj pionka chyba zbić i poszło F4. No właśnie, jeżeli by na przykład tutaj król zagrał z powrotem na G3, no to wieża A5 z tej strony może też próbować te pionki zbijać. No niezwykle trudna końcówka wbrew pozorom. No czarne zagrały tu F4 i król na E4 zmierza. No właśnie, król się stał troszeczkę aktywniejszy białych. Wieża dała szacha, po prostu goniec E5, wieża B7. No i goniec F6. Z ciekawą próbą zapewne wieża A5 i tutaj. Chociaż z drugiej strony też nie puszcza króla do przodu, bo w tym wypadku do dołu, gdyż bijemy tutaj pionka. No wieża dała szacha i goniec zasłonił króla z powrotem. No i tutaj też jest bicie oczywiście możliwe. Król zagrał na H5. Moi drodzy, no ruch już teoretycznie słaby. No słaby w ogóle. Na przykład jakby tutaj król zagrał na G3, to po prostu wybijamy pionka na A7, król jak wybija na G2, to wybijamy na H7. Ta pozycja jest przegrana dla czarnych bardzo łatwo. Wolny pionek po prostu za chwilę dojdzie do przemiany. Więc w ten sposób Janek na pewno myślał, dlatego zagrał królem na H5.
Wieża na d6, bardzo ważne posunięcie pozwalające królowi zagrać na f5, obrona gońca. Prosta rzecz, no tutaj współpraca figur jest bardzo ważna. Wieża na a4, no taki ruch myślę, że powiedzmy pusty, który nie wnosi nic raczej do pozycji, no broni jedynie piona, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku, gdy aktywność figur jest bardzo duża. Król f5, wieża na a2, moi drodzy, i goniec zagrał na f6. Jeżeli w tym momencie wieża by wybiła tutaj pionka na g2, to wieża zagrywa na d1 i grozimy matem na h1, nawet jak król wybija. A jeżeli wieża na h2 by broniła, to mamy wieża g1 i bicie tutaj jest sprawą nieuniknioną. Nawet pionka nie można zbić na h6, bo goniec g2 daje w przyszłości mata. Tutaj w tej pozycji król zbił pionka. No i moi drodzy, po wieża d1 Janek złożył broń, gdyż jest groźba mata nieunikniona. Tutaj taki jeden szach też nic nie daje, gdyż goniec zagrywa na d4. Widać piękną współpracę figur białych, dający rezultat na korzyść właśnie tutaj młodego Irańczyka. Moi drodzy widzowie, mimo wszystko trzymamy kciuki za Janka. Niestety nie leży mu ten przeciwnik, ale brawo za odwagę. Ja naprawdę mimo porażki jestem tutaj z naszego rodaka bardzo zadowolony, że zawalczył i nie bał się. No to widać tą agresję na szachownicy. Dzięki serdeczne, do następnego razu. Cześć.